abym poprosił teraz o zabranie głosu osobę, która niezwykle sprzyja młodzieży w naszym klubie, pana przewodniczącego Wiktora Nowaka. Kilka razy jeszcze Państwa jako przyjemność z okazji rozpoczynania wyzwyczajnego szkolnego przeciwnika dla nas tutaj wszystkich. Chciałbym przy tej okazji cieszyć się okazji w grupie Ustawy Obrony, dlatego chciałem życzyć jak największych, jak najlepszych wyników w nauce, w ogólnym kształceniu. Mamy pierwszy rok, kiedy Klub Sportowy Galata realizuje wspólne przedsięwzięcie w szkoleniu piłkarzy. Jest to pierwszy rok, kiedy zostało wprowadzimy już trzy klasy, które się będą kształcić. Jest to na dzień dzisiejszy cel wychowywania młodzieży wspólnie z liceum w duchu również sportowym. I szczególnie młodzi ludzie, którzy tutaj oprócz ogólnej edukacji założyli sobie kształcenie w dziedzinie pielęgnacji, chciałbym życzyć nadchodzącym roku szkolnym. Ja z kolei chciałam podziękować bardzo za ten dyplom młodzieży.
klubu. Będzie jeszcze kolejny, no, ale znajdziecie się tam na górze, a na rzeczę pomieszczymy o ścianę na podażu. Także jeszcze kuratorium przy Wami. Rozwijajcie się i dostarczajcie nam jak najwięcej satysfakcji. Słuchajcie, nasz zawód polega na tym, że Wasze sukcesy cieszą Was najbardziej. Dostarczajcie nam jak najwięcej takich pozytywnych emocji. Ze swojej strony bym chciała Panie Prezesie podziękować za wszystko i jako taki nasz znak przynależności do naszego stowarzyszenia. Chciałam przekazać Panu radę, że problemy u nas są. Także przepraszam za taką pochwałę. I jeszcze Pan Dobrater. Części boiska trener bramkarzy Arkadiusz Zagórski prowadzi zajęcia z bramkarzami. W każdym treningu zajęcia mają bramkarze oddzielnie. Dopiero później w końcowej części treningu są włączani do treningu grupowego. Obecnie do umiejętności bramkarskich przykładamy dużą wagę, duże znaczenie. Zwracamy
też dużą uwagę na pracę nóg, na grę nogą,